Witam wszystkich, siemaneczko, z tej strony Ksoksa, przed wami kolejny odcinek ze Star Stable z środowej aktualizacji. I dzisiaj Królestwo w Chmurach znów potrzebuje twojej pomocy. Pomóż nam, jesteś naszą jedną nadzieją. Katia powróciła i nadal chce zakłócać spokój Królestwa w Chmurach. Przywróć kolor tęczom. Do tej pory udawało ci się przywracać kolory w Królestwie w Chmurach, ale chwila, tęcze znów straciły barwy, znowu... Wyłącz tę muzykę. Katia zapętliła swoją muzykę na Jarwiku i doprowadziła do dziwnych zjawisk pogodowych oraz śnieżycy. Oraz pomoże Mica znaleźć jej zagubione przedmioty, co podziała na Jarwiku wpisy ze swojego dziennika, bla bla dobra. I w następnym tygodniu przygotuj się na modyfikowanie swoich awatarów w Star Stable dzięki naszej nowej, ulepszonej aktualizacji postaci. Wow! Szykuję się, powiem wam, grubo będzie. A dzisiaj nagrywam nawet punktualnie, bo jest 10 coś tam w środę, więc będzie dużo ludzi, bo właśnie niedawno wyszła aktualizacja, więc jestem szybsza niż ostatnio, więc tutaj na bank będzie dużo ludzi. Kurczę, poczekajcie, żeby tutaj na pewno nic się nie działo. O, widzę, że tam właśnie te tęcze tylko nie mają koloru, ale no dobra, a ta ma. Aha, okej. Okay. To lecimy. Miło cię znowu widzieć, Elizabeth. Nie uwierzysz, co ci powiem. No nie uwierzę. Będzie łatwiej, jeśli zobaczysz to na własne oczy. Za mną. Za mną? A gdzie ona jest? Aha, tam, okej. Okay. Jak widzisz, niektóre kolory znowu zniknęły, ale tym razem problem dotyczy wyłącznie tęcz. Ciekawe, co się stało. No ciekawe. No ciekawe. Masz jakieś przypuszczenia? Naprawdę myślałam, że to już za nami, ale albo nie udało nam się znowu przywrócić. Kurczę, co ja czytam? Nie wiem. Przepraszam. Jest rano, okej? Okay? Ale albo nie udało nam się przywrócić królestwu wystarczająco dużo kolorów, albo znowu coś je wysysa. Tak się zastanawiam, czy Katia dalej gdzieś tutaj jest. Myślę tak. Też tak myślę. Nie chcę tak od razu jej obwiniać, ale nie możemy tego wykluczyć. Elizabeth, będziesz miała ją na oku? Tak na wszelki wypadek. Ale co najważniejsze, musimy naprawić tęczę. Problem rozwiązany. Czas na kolejny krok. O, nie ma tutaj tak dużo ludzi, jak myślałam. Może jeszcze za wcześnie jest. Nie dziennik. Cóż, raz zadziałało, więc może zadziała i drugi. Chodzi mi o fragmenty tęczy. Znowu. Wielkie umysły myślą podobnie. Tym razem potrzebujemy 7 fragmentów tęczy. A od ostatnio chyba też. Wiemy co robić, więc zadziała. Przywróćmy tęczę. No dobra. O nie, znowu to wszystko jest to samo, o nie, chce mi się, powrót muzyki. Na Jarwiku dzieje się coś dziwnego, w środku lata pada śnieg, mieszkańcy mówią, że słyszeli upiorną muzykę, ale to jest znowu to samo, no nie, no, naprawdę? A dalej co? Kolejne przemyślenie. Czyli znaleźć kolejny, nie. Tak, będzie trzeba go znaleźć. Boże. Dodali dokładnie to samo. Przecież to jest jakieś, nie wiem. No na pewno nie będę tego teraz robić. Liczyłam na jakiś nowy wyścig, bo tak pisali. Zrobię tylko to z Katią, może będą chociaż inne dialogi czy coś. Okej. Okay. Udało ci się znaleźć źródło muzyki. No dobra. Otwórz playlistę. Sprytnie, Katia zapętliła utwór Dark Riders, by wpłynąć na pogodę. Dobra, wybieraj inną piosenkę. A mogę sobie wybrać. Nie znam żadnego, ale wezmę ten. Lizy, no nie? To będzie dobra pogoda. No, kojarzę tę piosenkę. Idealnie. Nie. To jest przecież... To jest na 100% głośno. Przyciszam to. Okej. Okay. Udało ci się przywrócić lato. Hej, gdzie jest ten wykrzyknik? A, teraz przyjechała.
Na macki garnoka, uszy mi krwawią. Nie dość, że dotykasz mojego komputera, co już samo w sobie jest wstrętne, to potem jeszcze plugawisz go muzyką Lizy Peterson. Okropieństwo, teraz muszę zniszczyć tę kupę złomu. Może wrzucę go do wody. Ale histeryzujesz. Lisa to mi śmiertelny wróg. Jestem pewna, że jej głos uszkodził pliki na moim komputerze. No już, na pewno. Jestem taka wściekła. Nie widać. A co to? Dosłownie czuję, jak mi para z uszu idzie. Muszę coś zamrozić. Być może nawet ciebie. Wiesz co? Mam się z nim ścigać, okej. Okay. No ale ona ma fory, no. Czyli to jest ten wyścig chyba. To w sumie fajnie. Tamtego to na pewno nie będę robiła. W sensie może to zrobię i pokażę wam co dalej, bo tak średnio, że dodali totalnie znowu to samo, no już naprawdę mogli się trochę wysilić. No i przepraszam od razu też za głos, ponieważ jak słychać dalej mam tą głupią alergię. Tak szczerze powiem wam, że nawet sama nie wiem na co jest ta alergia, bo nigdy nie byłam na żadnych testach. Myślałam, że nie jestem na nic uczulona, ale no chyba jednak jestem. Przypuszczam, że to po prostu na jakieś pyłki albo coś tam, co się teraz pyli. No więc już trudno, nic na to nie poradzę. W sensie mogę coś na to wziąć, ale wiecie, gdzie ja jestem? W Forcie Pinta nagle się znalazłam? Przecież byłam w Moorland. Dobra, nie ogarniam terenu Star Stable'a. Czy coś tu jeszcze jest do zrobienia w ogóle w tej aktualizacji? W ogóle strasznie krótka była ta aktualizacja na stronie i tak może, no nie wiem, średnio ta aktualizacja, ale pewnie można im to wybaczyć, no bo jak za tydzień będą nowe postacie, no to wiecie. Wiecie o co chodzi. Wow. Wow, przez wodę. To faktycznie jest śliski wyścig, tak jak go nazwali. No, ale nie mam szans z Katią, bo ona miała fory i wyruszała 10 sekund, no dobra, 5 sekund wcześniej, więc wiecie. Ale myślę, że to już jest końcówka, bo już tutaj wracamy na... Chociaż nie, no bo... Okej, widzę tutaj coś. Co to jest? Aha, kwiatek. Myślałam, że to jest jakiś zgubiony przedmiot, ale nie, te kwiatki mnie prześladują. Długi ten wyścig. Jesteśmy dopiero tutaj, także... Gdzie teraz? Dobra. O, powiem wam też, że jest dziwnie stęczą to zrobione w tym roku, bo... Dobra, bo to już jest koniec. Dziwnie tutaj skończyliśmy. Co tutaj wciąż robisz? Dobrze, że ochłonęło mi, nie muszę się na tobie wyładować. Znikaj jej z duszy, zanim znowu się wścieknę. Tak jest i mamy tego... Fragment tęczy, jej! Podnosimy poziom konia. Lądrze odblokujemy, czyli tak naprawdę prowadzenie. No i cóż, wracamy do balonu, no nie? Także chciałam wam powiedzieć, że jest dziwnie stęczą w tym roku zrobione, bo o, jest akurat tam, czy nie? Tak. Bo jest, żeby wymienić jedną rzecz za 60 kawałków, co mnie przeraziło, bo kiedyś chyba było za 7 i no naprawdę się trzeba trochę namęczyć. I wymieniłam na razie jeden i mamy ten... Takie okulary nam pokażę. Nie wiem, czy wszyscy dostają je za pierwszym razem, ale możliwe. O, nawet nie widać przez ten durny inwentarz. Dobra, wezmę go tutaj. Ty się zatrzymaj. O, takie fajne okulary. I jeszcze właśnie, patrzcie, posprzątałam w inwentarzu i zostawiłam jeszcze jedną rzecz do pokazania, czyli taką... Kurde, ta kamera to jest naprawdę... Taką rozetę, a ona jest za kod, którego nie pamiętam. Ale napiszę wam gdzieś tutaj... napiszę wam gdzieś tutaj na ekranie ten kod. A żebyście sobie mogli wpisać, chociaż no... Wiecie, to nie jest kod na StarCoinsy, no ale zawsze coś można mieć. Dobra, bo ja sobie od razu ogarnę tutaj tą chmurę, także wam się zobaczymy po prostu... Chyba jak już zrobię całą tą tęczę, żeby was tym nie zanudzać. Okej, zrobiłam sobie wszystko oprócz dwóch. Oprócz szukania tego jej sprzętu, i tego dziennika. A dziennik jest chyba tu, z tego co już zdążyłam zobaczyć, więc za daleko w sumie nie trzeba odejść. I stwierdziłam, że to właśnie zrobię już tak na wizji, no bo wiecie, jakby to może być potrzebne. No znalazłam ten dziennik, halo? Halo? Znalazłam czy nie? Bo już sama nie wiem. Kurczę, zaczyna się robić dużo ludzi. No,
No znalazłam, halo, znalazłam dziennik. Czy nie? Chyba nie w takim razie. O nie, już się tak ucieszyłam, że to będzie to. No nie, dobra, no to trudno. No to lecę szukać dalej. Dobra, czy to to? Tak, dało się. Czy to to, czy nie? Tak, jej, no to dobra. To też za daleko nie trzeba było odejść. A z tymi rzeczami, to trzeba to poszukać, okazało się w Murland i Forcie Pinta i ten, więc pokażę wam po prostu, gdzie te rzeczy poznajdywałam. Okej, słuchajcie, szukałam tego chyba z godzinę. Po prostu masakra, tak to poukrywali, że masakra. Akurat z tą żabą mi było trochę łatwiej, bo mi podpowiadała, ale po prostu no, masakra, dobra, nieważne. Jesteśmy przy ostatnim już tutaj zadaniu z nią. Brakuje nam 7 fragmentu, a chyba udało nam się zajrzeć wszędzie. Masz jakieś pomysły, Elizabeth? Nie. Kuźnia. Też o tym pomyślałam i zadzwoniłam tam, gdy ciebie nie było. Przeszukali cały teren, ale nic nie znaleźli. Jeśli moja najodważniejsza siostrzenica na świecie. Hej, co to za skwaszone miny? Wujek Nick, zaskoczyłeś mnie. Miło cię widzieć. Co się stało, że wyruszałeś z Doliny Ukrytych Dinozaurów aż do Królestwa w Chmurach? Cóż, Mika, cieszyłem się swoimi podróżami, aż tu nagle trafiłem na coś niezwykle interesującego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. To odkrycie przypomniało mi o wszystkich naszych cudownych przygodach. Żałowałem, że nie znaleźliśmy tego przedmiotu razem, więc pomyślałem, że najlepiej będzie ci go przynieść. Wiem, jak bardzo lubisz tęczę, a ten kamień, cóż, sama zobacz. Gwałtowny wdech. 7 fragment. Gwałtowny wdech. Muszę to imitować, co nie? Boże, dziękuję ci, zbawco, że mnie uratowałeś od szukania. Dziękuję bardzo. Drapię się to po głowie. Już to odkryłaś? Tak, na światło Aiden mamy ci tyle do powiedzenia i pokazania. O ja, Boże, dziękuję ci, że to znalazłeś, bo nie chciałabym się obszukiwać kolejnego miejsca. 7 fragment. Tak, co on tam robi? Ostatni fragment tęczy. Tęczy. Dobra, nareszcie. Jaki kolor, niebieski, ale... Aha, no tak, zapomniałam, że tylko tęczy przywracamy, co nie? Jej, mam niebieski, koniec durnego poszukiwania. O, masakra to była jakaś. Ta przygoda była połączeniem archeologii i magii, nie sądzisz, wujku Niku? Musieliśmy odkryć przedmioty podobne do kamieni runicznych druidów, które razem badaliśmy, a potem użyliśmy tych magicznych obiektów do naprawienia Królestwa w Chmurach. Celna uwaga, Miko, macie jakieś teorie dotyczące przyczyn tej sytuacji? Ja wciąż zachodzę w głowę. Na Jurwiku była pewna upiorna i strasznie zuchwała dziewczyna, Elizabeth wie, o kim mówię. Gdy odeszła, zostawiła swoją muzykę. Ta dziewczyna miała na imię Katia. Z pewnością zaczarowała pogodę, ale co do brakujących kolorów Królestwa w Chmurach, nie mamy dowodów, że miała coś z tym wspólnego. Katia, tak? Coś mi to imię mówi, ale nie, to niemożliwe. Możliwe? Kimkolwiek by nie była, wygląda na to, że zniknięcie kolorów i jej przybicie na wyspę to niezwykły zbieg, przepraszam. Coś tam przyklikałam. Jak myślisz? Przekleństwa zimno? Czy tylko ja myślę o lodowej czarownicy z Lodowej Doliny? Czy ta Katia jest przeklęta? Czy to ona jest lodową czarownicą? Ach, to bardzo stara opowieść i ciekawa. Niech pomyślę. Według legendy lodowa czarownica urodziła się w średniowieczu i przez wiele lat praktykowała dobrą magię, aż pewnego dnia z nieznanych powodów ogarnęła ją furia i kobieta oddała się mrocznym czarom. Tak przynajmniej mówi ta opowieść. Zastanawiam się tylko, czy jak w wielu innych legendach czarownica była jedną osobą, czy może wieloma silnymi kobietami wplecionymi w jedną historię. Czy odcięła się od świata, czy została uwięziona przez tych, którzy się jej bali? Kiedyś czytałam o wyprawie z końca XIX wieku, której celem było przeszukanie Lodowej Doliny i odnalezienie dowodów na istnienie tej legendarnej lodowej czarownicy. Niestety nie ma żadnych informacji na temat tego, że członkowie tej wyprawy wrócili. Wiesz, co to oznacza, wujkuniku? To będzie nasza następna przygoda. Gdy tylko wrócę na wyspę, wyruszymy do Lodowej Doliny. Będę musiał dobrze się nad tym zastanowić, Mika. Teraz cieszmy się tym, czego udało wam się dokonać w Królestwie w Chmurach. Ty i Elizabeth zasługujecie na pochwały. Wiadomo. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Miejmy taką nadzieję. Jej, mam czapkę. Czy to jest zapowiedź jakichś kolejnych zadań? W sumie to by było ciekawe, co nie? Okej. My taką czapkę. No, ta czapka, taka, wiecie. Czy to jest taka sama, jaką ma ta?
Nie, inny kolor. Ale całkiem ładna, ładny kolor ogólnie. Dobra, to jest wszystko? Czy to jest wszystko? Tak, to jest wszystko. Wow, to było bardzo wyczerpujące. Jeszcze sprawdzę, czy jest może... Ale przebierzmy tą czapkę. Sprawdzę, czy jest tęcza tutaj może gdzieś w pobliżu. No bo chciałabym, ostatnio się nie udało złapać, to może tym razem się uda. I uwaga, no wiadomo, że nie ma. Oh my gosh, może to dogram, jak mi się będzie chciało, może nie, a... No ale cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Aktualizacja była męcząca, no ale całkiem spoko, za tydzień będzie większa. Także ja mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Ja bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego!